Panie Maćku, ale ta pustynia to nie Sahara. Tak, to także nie jest Atakama, także nie jest Kryzyłkum, także nie jest to pustynia Gobi, na co wskazywałby moje nakrycie głowy, ale jest to największa śródlądowa pustynia w Europie. Czyli pustynia błędowska. Tak, nazwana tak przez Wacława Naukowskiego, ojca Zofii Naukowskiej. Kiedy ta pustynia, panie Maćku, powstała? A tu są trzy różne teorie. No to może zacznijmy od pierwszej. Pierwsza mówi, że jest to wytwór epoki lodowcowej. Mniej więcej 2 miliony lat temu na przełomie trzeciorzędu i czwartorzędu nasunął się olbrzymi lodowiec, parę kilometrów lodu i ten lód topiąc się spuszczał uwięziony piasek, jakiś rumorz skalny, a tu znajdowała się dolina, taka czyli jak Wojcowie. Jak gdyby zupełnie tutaj zapełnił tak, ten piasek. Tak, powstała taka jakby piaskownica naturalna o powierzchni 30 paru kilometrów kwadratowych. A druga teoria, że w okresie... Druga teoria to właściwie jest jakby ponowne spustynnienie tych terenów, bowiem 10 tysięcy lat temu w Holocenie to wszystko zarosło borem. I tak było aż do XIII wieku, kiedy odkryto tutaj duże złoża srebra, ołowiu i potrzebowano czegoś do podgrzewania pieców. Czyli kopalnie olkuskie. Tak, olkuskie huty, kopalnie zużywały to na sztolnie jako wkład do pieców. A panie Maćku, trzecia teoria? Trzecia jest najbardziej prawdopodobna. Dotyczy słynnego mistrza Twardowskiego oraz sił nieczystych. Czyli że pustynię stworzył diabeł na usługach mistrza Jana Twardowskiego. A panie Macieju, te militarne ruiny, na których tutaj sobie spoczywamy. To, na czym siedzimy, też zostało stworzone poniekąd przez siły diabelskie. Są to pozostałości z II wojny światowej, kiedy tutaj ćwiczyła afrykańska armia generała Erwina Rommela. Czyli Afrika Korps. Może zajmijmy się naszym cennym znaleziskiem. No tak, sądząc po niemieckich napisach, jest to pamiątka z okresu II wojny. O, widzę, że tutaj nawet jakiś czołgista z armii Rommela zostawił nam wieszak. Drei Tage Dienst. Ale zostawmy to tutaj, niech czeka na nas i może zajmiemy się trzecią, najbardziej może słuszną teorią. Musimy pamiętać, że Twardowski to nie jest wymysł. To była postać, która istniała. Postać autentyczna, nie była postacią wymyśloną jednak. Tak, była autentyczna, działała na dworze króla Zygmunta Augusta i są o niej wzmianki, na przykład w Dworzaninie Polskim. Był on jakoś zamieszany w aferę, słynną wówczas aferę z mniszkami, z rodziną mniszków. A również słynne lustro Twardowskiego z Węgrowa, to chyba jest związane właśnie z mistrzem Janem Twardowskim. Jak najbardziej. Panie Leszku, czy to nie jest przypadkiem pojazd Twardowskiego? Pojazd Twardowskiego, tak, ale spokojnie, bo może sam mistrz gdzieś jest, skoro zostawił tutaj swojego koguta. O, zniknął. Możliwe, że to była Fata Morgana, czyli miraż. Tak, rzeczywiście to zjawisko występuje na pustyniach, także na pustyni błędowskiej. W czasopiśmie Kosmos z 24 roku jest opis, kiedy grupa nauczycieli zobaczyła tutaj jezioro, w której w tym jeziorze odbijały się wyspy i drzewa. Flora na pustyni jest niesłychanie uboga. Ale jednak, panie Macieju, tutaj występują odmiany kostrzewy, czy też szczotlichy siwej. Strzemplicy, ale to chyba raczej nie w tej trawie ukrywa się pan Twardowski. No sądząc po kogucie, to myślę, że tutaj na pewno by się panie Maćku nie zmieścił. Też tak myślę. Panie Macieju, udajmy się w dalszą wędrówkę. Tak, może natrafimy na jakieś kolejne ślady dotyczące którejś z naszych trzech teorii. Może coś potwierdzi drugą teorię. Może tą, która
narodziła się w XIII wieku, kiedy nastąpiła kolejna rewitalizacja, jak gdyby renesans. Tak, odrodzenie się pustyni. Pustyni Błędowskiej. Ostrożnie. O, panie Macieju, krowi placek, ponieważ tutaj w XIII wieku, oprócz gospodarki rabunkowej związanej z drewnem, wypasano bydło. Tak, bydło, a potem kozy, tak, które tu rzeczywiście wypleniły tą trawę. A tutaj mamy kawałek spalonego drewna. A coż tu jest obok, panie Maćku? Ciężkie. O, ciężkie. Myślę, że to jest kawałek rudy srebra albo ołowiu, ponieważ w XIII wieku rozwinął się tutaj w tych okolicach bardzo silny ośrodek hutniczo-górniczy. Tak, wtedy nie używano węgla i trzeba było piece opalać drewnem. Drewno, węgiel drzewny służył też do redukcji metali. Tak, ale również drewna w późniejszym okresie używano do budowy sztolni. A te sztolnie były bardzo długie, tak? Miały to po kilkaset metrów. Nawet i po kilka kilometrów. Panie Leszku, szybko. Oj, panie Maćku, chyba niedobrze. Tak, nie, raczej nie jest to pan Twardowski i jego kura. To są żołnierze, bo... A skąd oni tutaj? Zapomnieliśmy, że po II wojnie światowej na części pustyni jest nadal poligon wojskowy. To rzeczywiście niedobrze. Tutaj ćwiczą komandosi skoki spadochronowe. Ja myślę, że sobie darujemy na dzień dzisiejszy szukanie śladów pana Twardowskiego i jakoś po cichutku się wycofamy. Tylko tak spokojnie, żeby nas nie zauważyli. Niech pan poczeka. Pustynia Błędowska kryje w sobie wiele niebezpiecznych przedmiotów, szczególnie tych z okresu II wojny światowej. Tak, to ewidentnie jest kawałek rakiety ze statecznikami, a to jest obudowa oddziała. Ale obecnie wdrażany jest program rewitalizacji tego miejsca, który doprowadzi do tego, że wkrótce znowu na pustynne szlaki będą mogli wyruszyć turyści, zarówno piesi, konni, jak też na rowerach. Ale nie marnujmy czasu i uciekajmy. Już chyba armia nas nie ściga. Ale panie Maćku, blady świt nas tutaj goni. Nie wiem, jakie są efekty. No za dużo nie osiągnęliśmy. Twardowski nieznaleziony, my Mefistofeles też. Ale Kogut jako Fata Morgana. No ale czy naprawdę żeśmy go widzieli? Ale myślę, że byliśmy blisko, tak. Przestraszył złe siły. Tak, ale byliśmy też za krótko i tak, myślę, że naszą wyprawę musimy powtórzyć, żeby jednak znaleźć dowód na trzecią teorię. Żaden nic nie odpowiedział, żaden bowiem nic nie wiedział, czy to pies, czy to pies. Lecz obydwaj tak się zlekli, że ze śliwrów i przyklękli, czy to pies, czy to pies. Drżą pod nieją włos się jeży, a pies bierze, czy to pies, czy to pies. Bierze, bierze, już ich mija, podniósł głowon i wybija, czy to pies, czy to pies. Już ich minął, pobiegł dalej, oni stali i patrzali, czy to pies, czy to pies. Wtem o dziwo w okamgnieniu, biegnąc dalej, zniknął w cieniu, czy to pies, czy to pies. Długo stali i myśleli, lecz się nic nie dowiedzieli,